Okej. Więc właśnie posprzątałam już korytarz. Nagrywałam jeszcze wcześniej, jak sprzątałam, czyli tak właśnie zamiatałam, ale mi to ucięło i dlatego mamy teraz już tu efekt widoczny. Tą miotłę odwieszam tutaj. Tutaj na ten wieszak. O, poczekajcie. Dobra. Udało się. No i jeszcze wzięłam tutaj widły jego i pozamiatałam właśnie w boksie, posprzątałam. Zobaczcie, jak jest pięknie posprzątane. Nie nagrałam go w kantarku, no bo zaczęłam nagrywać dopiero już po jeździe. On ma teraz ląże. Wysprzątałam mu poidło. Poidło automatyczne on ma. Czyli, że sobie naciska i po prostu mu się wlewa woda. Miał w nim pełno siana, dlatego mu je wysprzątałam. Dobra. Tutaj mu wsypałam takie różne pyszności. To jest lizawka z solą jego. Tutaj mu muszę, bo nawet na ścianach ma. I w domu wam jeszcze pokażę, co dostałam od mojej koleżanki na urodziny, bo miałam już urodziny swoje. Tu jest kolega Marsika. Tu jest drugi Marsika kolega. I tam jest trzeci Marsika kolega, czyli Tiersk, a to jest Tango. Jak widzicie, Tango sobie je. Tak po prostu sobie je. W boksiku też mu już przewalałam siano, żeby miał mięciutko. I tutaj Tiersk. Cześć, odwróciłeś się wreszcie, super. I on sobie to zje, jak przyjdzie do swojego domku. Także pięknie ogarnęłam mu boksik. Dzisiaj wiecie, co on ostatnio odwalił? Bo dzisiaj tego nie odwalił, ale opowiem wam, co on ostatnio odwalił. Sobie gołębie są. To jest poker, on jest na sprzedaż. Ale to jeszcze właśnie w innym odcinku wam podam wszystkie szczegóły o nim, gdybyście byli zainteresowani. Takie ma spojrzenie piękne oto. To jeszcze tylko dodam, że właśnie Marsik ma wytok i pokażę wam, dzisiaj już wam tego nie pokażę, ale pokażę wam następnym razem. Patrzcie, to są kanterki z rozłożonym naciskiem na potylicę, ponieważ mają tu taki grube, czyli rozłożony nacisk. Tutaj się gołąb łazi. I tu też tak samo z nachrapnikiem. Tu były wędzidła, ale już ich nie ma. Co ty odwalasz? No i tu są szczotki stajenne. To jest szczotka do grzywy. To jest zgrzebło. To jest kolejna szczotka do grzywy. Kopystka. Kolejne zgrzebło i jeszcze tylko to też jest zgrzebło. I Marsz był dzisiaj w różowym swoim pięknym czapraczku. Był dzisiaj różowym kucykiem. I pokażę wam go na ląży z tym czapraczkiem. O, tam jest sobie. Powiększę to na maksa. Dobra, już na maksa. Pewnie dostrzeżecie, że jest różowym kucykiem dzisiaj. Pani go tam lążuje, żeby się wychodził. Żeby sobie pochodził. Nasypałam mu pięknego sianka, dzisiaj w kantarze był pięknym swoim, łatwo się go dało osiodłać, nie było żadnych problemów. I tu jest myjka nasza kochana, tutaj sobie gołębie piją wodę, tak, pijecie sobie wodę. No i tu jest ten wielki główny kran, z którego leci woda. O, to jest szczotka miękka. Ojej, jaki wrażliwiec. Tu są uwiązy. Tu jest piękny kantarek. Dobra, jeszcze musimy wjechać do jednego sklepu, dlatego pokażę wam te konie w aucie. Więc pierwszy koń to jest klacz. Okej, nie umiem przeczytać tej raz. To jest Brisz Stropterpony. Nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta. Możecie pisać w komentarzu, jak to się czyta. I jaka to jest rasa, bo ja nie umiem tego przeczytać. I to jest piękna klacz, która ma też swojego źrebaczka. I to dostałam od mojej przyjaciółki Oliwii na urodziny, bo mam 2 września. I to jest właśnie
też ta sama rasa co matka i to jest ogierek, tak, z kolekty są te dwa konie. I jeszcze teraz wam pokażę następnego konia. I to jest klacz fryzyjska, to jest drugi koń, trzeci koń i ona jest tym razem ze Szlajcha. Bardzo mi się podoba, bo chciałam mieć fryzę i miałam tylko jednego małego źrebaczka i zawsze nie mogłam się zebrać, żeby kupić właśnie tej klaczy. I ona jest podkuta, no i to jest fryzyjska klacz ze Szlajcha, zaraz wam przeczytam jaki rocznik to jest. To jeszcze tylko dodam, że te konie są z 2018. A ta klaczka, nie wiem, ja nie umiem czytać tutaj w Szlesiu. Nigdy nie wiem, gdzie jest napisane data, tylko tu jest napisane 19.